Witam, Mateusz, Ercemaniacy Poznań. Znajdujemy się na Swadzimiu, na parkingu Auchan i Decathlona. Dzisiaj mamy podwójne spotkania. Zobaczcie tu, tu jest ekipa Szybcy 100+. Zobaczcie, co tutaj mają za sprzęty. A, ja już się z kolegami przywitałem. A, zobaczcie tu. Jarek, co tam grzebiecie? Jakie dzisiaj rekordy? No, dzisiaj jeździliśmy na torze Poznań rano o 7. Było bardzo mokro, bardzo ślisko. I co, Elias zrobił na mokrej nawierzchni ile? 140. 140. Jeszcze kolega z Olsztyna był, to zrobił troszkę mniej. 138. Nie, 138 i mieliśmy 127. 128. Ile czasu byliście na torze? Bo wiem, że mieliście ograniczony czas, nie? Bo tam ze względu... Dwie godziny. No, bo tam to... zaczęli się zjeżdżać. Potem skala 1 do 1 wjeżdżała. Okej. Okay. O, zobaczcie, jak to wygląda. O. Tam zaraz. O, tu widzę jakieś skrzydła. Jakieś skrzydła. Tak, za chwileczkę. Jestem z synem, troszeczkę mnie tutaj maltretuje, bo zabrał dzisiaj też swoje autka. Pokiwaj do kamery. Mój syn, młody adept, tak? Ma już też swoje modele 2. Co prawda nie takie szybkie, jak tutaj koledzy mają. Jarku, powiedz, co to jest za model w ogóle? Durango, typowy buggy, zawodniczy, tylko że przerobiony na on-roada do szybkiej jazdy. Zmodyfikowane kliki, są zębatki, jest 30 w ataku. 44 w odbiorze. Do tej pory najszybciej jechał. No dzisiaj na mokrej 128. Teoretycznie powinien koszt 60 poleczeć, jak będzie sucho. O, zobaczymy. Pewnie się jeszcze kiedyś nie raz spotkamy. Jest po 4S założony, dlatego nie ma pełnej mocy. A teraz jest 4S, tak? Powiedz mi, bo zauważyłem od ostatniego spotkania, masz jakieś skrzydła tutaj? Tak, żeby stabilizowało na prosto. Ale powiedz mi, czy to rzeczywiście coś da, czy co, no, testy? Tam przy tych 130 było bardzo mokre, bardzo ślisko, słaba przyczepność, to widać było, że to go prostuje, tak? Aha. No, nie tak jak tutaj. Ja, no weź sobie złap palcem. No ja wiem z czego to zrobiłeś, to jest ze spienionego, tak? Czy... Ze spienionego. To jest dla bajeru, nie? I nic to nie daje. U Jarka to je daje stabilizację w tej jazdy. Kazali zrobić duże, to zrobiłem duże. Bo ty też masz tutaj na bagusie, nie? To jest przeróbka. Typom przerobiony tak. W całości. Nie? Wiemy, tutaj ekipa, zobaczcie jeszcze jakie tu są sprzęty, nawet Jarek widzę agregat prądotwórczy. Przygotował sobie. Słuchajcie, my mamy dzisiaj tutaj dwa spotkania. Lecę do chłopaków. Syn mnie tutaj męczy, bo też chce sobie pojeździć. Zabawki. Konkret maszyny. Zrobimy pewnie jeszcze nie jeden film, nie? Słuchajcie, zrobimy kiedyś nie jeden film jeszcze o tym. Dobra. Dobra, przenosimy się tam. A tu dalsza część programu. Właśnie się przenoszę. O. Mamy dzisiaj trening, czyli tak zwana luźna jazda. Tory ustawione, prosty, ósemeczka taka. Każdy sprzęt praktycznie. Tutaj widzę rustlery, TT-tka, TT-01. Tam widzę WL Tosik. Samochodów jak widać jest trochę sporo. O, Paweł. Paweł ma WL 8. Dzisiaj TT-tką też będziesz jeździł? Będzie jeździł też. Tam widzę kolega WL Tosika chowa. No, także tak to wygląda. Ja też właśnie wyciągam swoje zabawki. Nawet mamy widownię z wózkiem. O, także tak to wygląda. Nasze niedzielne spotkanie. Dwa w jednym. Dwa w jednym. O. Prosty tor. Dzisiaj nie ścigamy się. Tylko sobie po prostu... O, pokaż co masz za zabawkę. O, takiego ma swojego. Także zaraz mu założę pakiet. I sobie pojeździ mój syn. Ale poleciał. Także tak to wygląda dzisiaj. Nasze spotkanie niedzielne. Zapraszamy oczywiście. Zostawcie suba na kanale. I wbijajcie na grupę i na stronę. Do zobaczyska. Hej.
Jeszcze małe wejście z toru. Szykują się maszyny. Kolega moją tetetką startuje. Kto odlicza? No, gotowi do startu. Start! Lecimy cztery kółka. Cztery kółka lecimy. O, to jest ich na prowadzeniu. Ale moja Subaryna jednak szczota. Się tam zadziało. No. No, idą w łeb w łeb. Ale nie to cieszy mój model na prowadzeniu. Paliwo się skończyło. Paliwo się skończyło. No to mamy wygranego. Pan fotograf na torze. Poczekaj, bo chciałem jeszcze zrobić taki krótki materiał. Coś się stało, Kuba? Skończyła się materiał. Aha, pakiet się skończył. Trochę odpuść jej, bo jak tak lecisz cały czas, to stopimy silnik, bo tak się zdarzyło. Słuchajcie, bo tutaj chciałem wam pokazać, bo Maciej zrobił modyfikację swojego modelu. Założył aluminiowy skręt. Pozwolę sobie tutaj mu odczepić. Jedną ręką to ciężko, ale zainwestował coś chyba około 100 zł. O! Ma takie same amortyzatory jak ja. Olejowe. Fajnie się sprawdzają w TTC. Co najważniejsze, założył aluminiowy skręt i aluminiowy orczyk na serwie. I powiem wam, że poprawa jazdy jest mocno wyczuwalna. Także niedroga modyfikacja. A tu jest moja. Ja też od ostatniego filmu, bo w sumie nie robiłem nic na jej temat. Trochę zrobiłem porządek, ale pudełko mam cały czas. Amory olejowe też z Ali. A wszędzie łożyska. A latam nią cały czas. I szota. Założyłem jakąś chińską. A, dostałem ją w prezencie. Ale lata. Jak się spali, nie będzie szkoda. A jeszcze tutaj. Słuchaj, bo ostatnio nie nagraliśmy. Podjedź, Maciej, pokaż to podwozie w środku. Dasz radę szybciutko? Tam pozwoliłem sobie zajrzeć do twojej tetetki, bo oglądaliśmy ją od zewnątrz. Maciej był niedysponowany ostatnio. Słuchajcie, na zdjęciach gdzieś tam w sklepie, ale wam powiem, że to podwozie to nie jest jakaś tam zabawka, bo jest amory, są te takie... Ale wszystko jest stokowe. Tak, ale są z olejowe czy nie? Nie, czyli takie... Ale będzie można pewnie założyć coś tam z Ali, nie? Standardowe cierne amortyzatory. No. Tu jest pewnie problem z tą baterią, nie? Z tym pakietem, bo... Nie ma, bo można... Ja sobie wydrukowałem na drukarce 3D. Aha. I w środku jest pakiet 2200. 2S-a. Aha, po prostu zrobiłeś sobie taką budę po prostu do tego. No i jest bateria wsadzona w taką. A co tu masz? Bo my ostatnio rozmawialiśmy. Aha, widzę fajne serwo SPT. Tak, serwo. No, serwo szczota tam i... Słuchajcie, przy takich jazdach jak my uprawiamy... Wszystko jest w standardzie, a model jest przede wszystkim bardzo tani. No, bardzo tani, nie? Bo tylko kupiłeś coś koło 400 zł, nie? Z karoserią. W tej cenie trudno znaleźć. No, tak, no nie wiem, tam nie będę narobił najazdu. Niestety jesteśmy w tej żółtej strefie i maseczki obowiązują. Także i tak. Ale wam powiem, model jest przefajnie się prowadzi, dlatego że... Napęd na przód. Ma napęd na przód i... Cała fajda polega. A można jechać na pełnym gazie prawie. No, można jechać. Ja jestem ciekaw, czy wiesz, jak z trakcją, jakby jeszcze nie kombinowałeś z kołami, żeby założyć na przykład od tetetki, jeszcze się nie bawiłeś w takie rzeczy. Nie, koła od tetetki nie wejdą do tej obudowy na pewno, bo... No to do obudowy to tak, ale po prostu wiesz, czy jakby, wiesz, znaczy, na tej zasadzie. Koła od wejdą, no może do jakiejś innej, nie mam na tyle doświadczenia, ale wydaje mi się, że do jakiejś kasty, która ma większe nadkola.
jest ten. To... Ciekawe jak wygląda, na przykład wiem, że jest taka buda też w Mazdzie chyba dwójce, nie? To jest z tego co pamiętam. Czy tam jest większe to wycięcie? Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że są różne opony i różne felgi do tego, bo... do M-ki, do serii M. I na pewno te sliki, one no, na tym asfalcie się nie do końca sprawdzają, bo strasznie pływa jak na lodowisku. Ale to wiesz co, to jest wszystko do ogarnięcia. Generalnie tak, tak, naprawdę wam powiem, że model jest bardzo ciekawy. A taka zupełnie coś innego niż tetetka, którą my tutaj pałujemy. Zupełnie inaczej się jedzie. Zupełnie inaczej się jedzie. Ja też miałem okazję się przejechać ostatnio i wam powiem, że po prostu... Pamiętam jak mi powiedziałeś, uważaj, jest bardzo czuły po prostu. Nie, ale dzisiaj właśnie jeździ lepiej, bo to była kwestia regulacji aparatu. Aha, czyli tam wszystko sobie, jakieś headpointy tam poustawiałeś, to wszystko, tak? Przejedziesz się dzisiaj, to sobie zobaczysz. No, to się przyjadę za chwileczkę. No, nasze spotkanie, słuchajcie, dobiega końca. Było przemiło, jak zwykle. Wiem, że chłopacy, ja wam pokażę, bo to jeszcze się nie zwinęli chyba ze stanowisk. Bo to nie jest tak, ja przerwałem tam ten film, ale oni tam są jeszcze. Kiedyś zrobię obszerny materiał na temat tych ich speedrunów, ja wam powiem, że mam niecny plan, ale nie będę zapraszał. Potrzebuję najpierw zanabyć inne koła, ale chciałbym się też spróbować zmierzyć z nimi, żeby tam te 120 przekroczyć. Zobaczymy co z tego. Plany od tego są, żeby je realizować. Także słuchajcie, do zobaczenia, czy na Poznaniu, czy na Decathlonie tutaj właśnie. Hej, trzymajcie się.